Koń to uciekający roślinożerca. Ta biologiczna etykieta, choć nieco ogólna, doskonale obrazuje sposób funkcjonowania tego pięknego zwierzęcia. Wolny koń potrzebuje spokoju, ale potrzebuje też bardzo wnikliwie obserwować swoje otoczenie. Jest czujny, bo od tego zależy jego przeżycie. Konie, mimo udomowienia, nie straciły nic ze swoich pierwotnych instynktów. W dalszym ciągu potrafią w bardzo wnikliwy sposób obserwować otoczenie i zadziwiająco szybko adaptują się do nowych warunków. Ta wyjątkowa wrażliwość pozwala na nawiązanie wspólnej relacji. Czego więc potrzebujemy, przychodząc do konia? Potrzebujemy spokoju. Dla konia spokój to komfort, to sposób na zorientowanie się, że nic mu nie zagraża. Koń nie rozumie, że może budzić respekt. W naturze nie było zbyt wielu osobników, które bały się go. A tym bardziej osobniki, które tak jak my, noszą oczy z przodu głowy. Jesteśmy drapieżnikami. Dla konia to zupełnie absurdalne zachowanie, jeżeli widzi nasz lęk. Co więc masz zrobić? Podejdź spokojnie, uważaj na swoje gesty, nie gestykuluj, nie wykonuj gwałtownych ruchów, zrób wdech, wydech i z otwartością i spokojem podejdź do tego wspaniałego zwierzęcia. Wybieramy się pierwszy raz do stajni. Co nam towarzyszy? Jak w większości sytuacji, w których zamierzamy doświadczyć czegoś nowego, towarzyszą nam pewne wyobrażenia o tej nowości. W przypadku zwierząt są to wyobrażenia bardzo często nieadekwatne do rzeczywistości. Dlaczego? Mamy tendencję do antropomorfizacji innych gatunków. Przypisujemy im nasze ludzkie motywacje. A to, że są złośliwe, a to, że nas kochają, a to, że lubią światło kamery. Bardzo często też, oczekując czegoś od nich, perswadujemy, argumentujemy. I wszystko oczywiście robimy to za pomocą słów. Potem się okazuje, że czujemy się urażeni, dotknięci, bo mieliśmy dobrą wolę, a one nas nie słuchają. Jak jest z końmi? Zostały udomowione przez człowieka bardzo dawno temu. Tak dawno, że dotychczas zmieniliśmy im warunki funkcjonowania tak, że są skazane na to, co im oferujemy. Niemniej to ciągle odrębny gatunek. To istoty, które mają swoje potrzeby i system wartości zupełnie różny od naszego, ludzkiego. Nie masz doświadczenia z końmi? Nie szkodzi. Koń też nie ma doświadczenia z tobą. Ubierz się wygodnie. Twoim sprzymierzeńcem będą wygodne buty, sportowe spodnie, funkcyjna kurtka. Pamiętaj o nakryciu głowy. Przydaje się zarówno od słońca, jak i od chłodu. Biżuterię zostaw w domu. Pierścionki, kolczyki, bransoletki to nie najlepsze atrybuty do stajni. Jeżeli potrzebujesz mieć coś cały czas ze sobą, na przykład lekarstwa, załóż wygodny plecaczek albo taką saszetkę na pasku, tak zwaną nerkę. Nie ubieraj płaszcza albo peleryny. Długie, plączące się poły to nie najlepsza pomoc w towarzystwie koni. Przeszkadzają. Schowaj parasol. Nie wiadomo dlaczego konie tak bardzo się go boją. Czyżby kochały deszcz? Ostrożnie z wózkami, dziecięcymi, z rowerkami. Czasami konie nie do końca rozumieją, dlaczego posługujemy się takimi dziwnymi sprzętami. Nie przyprowadzaj ze sobą piesków. I dla konia, i dla psa to zbyt duży stres. I nie dokarmiaj. Konie mają ustalone dawki żywieniowe i dodatkowe smakołyki nie są im potrzebne. A suchy chleb dla konia jest mitem. Niech zostanie w filmie, tam gdzie jego miejsce. Kolejny przykład naszej ludzkiej perspektywy to taka, kiedy sobie wyobrażamy, że w stajni czeka na nas jeden koń.
my, jeden człowiek, idziemy odwiedzić jednego konia. To oczywiście w pewnym sensie jest prawdą, bo jesteśmy umówieni na spotkanie z określonym osobnikiem, tym oto, a nie innym. Niemniej, przybywając do stajni, tak naprawdę wkraczamy w świat koński, który zawsze jest światem stada. W większości stajni, które odwiedzicie, zobaczycie, że jest tam co najmniej kilka koników. Co więcej, ta wspólnota końska jest bardzo często nasycana innymi gatunkami. Będą psy, koty, czasami kury, czasami kozy. I dlatego, kiedy wybieramy się do tego jednego naszego wybranego konika, nie myślmy o tym, że to będzie spotkanie jeden do jednego. My przychodzimy do całej jego rodziny. Musimy pamiętać o tym, z kim jest najbliżej, z kim mu mniej po drodze, a z kim pozostaje w nieco bardziej antagonistycznych relacjach. Dlatego zróbmy dobry wywiad, w jaki sposób nie naruszać harmonii, zgodnie z którą funkcjonuje cała wspólnota stajenna. Mówi się, że kto nie zna praw natury, nie wie, kiedy przekracza jej granice. Przychodząc do konia, musimy nauczyć się, jak wokół niego się poruszać. Pamiętajmy, że koń to zwierzę ogromnych przestrzeni. Ciężko mu skupić się na nas w zamkniętym pomieszczeniu. Jeżeli jesteśmy blisko siebie, w stajni, tak jak tutaj, w zamkniętym boksie, nauczmy się obserwować. Luźny, spokojny wzrok, opuszczona głowa, rozluźnione ciało świadczy o tym, że koń w naszym towarzystwie czuje się dobrze. Korzystajmy z tego. Zachowajmy pewną taką zasadę troszkę ograniczonego zaufania. Im mniej znamy konia, tym bardziej trzymajmy się na pewną odległość. Pamiętajmy, że koń ma oczy z boku głowy. Fenomenem końskiego postrzegania jest, że obraz z lewego i prawego oka, czyli dwa różne obrazy, integrują się w mózgu konia. Unikajmy szybkich zmian pozycji wokół konia, bo to utrudnia mu zorientowanie się w tym, co wokół niego robimy. Stawajmy w tych obszarach ciała konia, gdzie koń może nas bez trudu dostrzec. Z koniem możemy spacerować tak jak z psem. To świetna okazja, żeby wyszukać jakichś smakołyków, dobrej trawy, pozwolić mu to pokosztować. Czy też jest to w końcu okazja, by nauczyć się prowadzić konia na uwiązie. Prowadzenie konia na uwiązie nie jest trudne. Musisz pamiętać tylko o kilku zasadach, że koń patrzy na ciebie, a miejsce dla ciebie jest tuż obok jego szyi. Od głowy do łopatki. Ucząc się prowadzić konia, możesz brać udział w zajęciach hipoterapii, stać się członkiem zespołu terapeutycznego, asystować w tym wspaniałym wydarzeniu i doświadczyć magii, którą niesie ze sobą hipoterapia. Idziemy. Pielęgnacja konia to kolejna z czynności, którą możemy wykonywać przy koniu. Możemy zrobić to po to, żeby nasze zwierzątko było czyste i lśniące z przyczyn zdrowotnych, albo po prostu po to, żeby spędzić z nim czas i trochę pomasować. Pokażę dzisiaj taką klasyczną pielęgnację z użyciem metalowego zgrzebła. Metalowe zgrzebło nie służy do czyszczenia konia. Ono służy do czyszczenia szczotki. Czyścimy sierść, która ma być lśniąca i gładka. Przesuwamy długimi ruchami wzdłuż grzbietu od głowy w kierunku ogona. Pod włosem, z włosem, za każdym razem czyszcząc szczotkę, usuwamy kurz, brud i wypadające włosy. Piękny koń to piękna grzywa. Zadbajmy o to, by była lśniąca, rozczesana i gładka. Jego ozdobą jest ogon. Poświęćmy mu chwilę, pamiętając, żeby stawać lekko z boku. Nigdy zaraz za zadem.
się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak widzicie, to prawda. Im więcej nauczymy się w pracy z koniem, tym więcej mamy możliwości do interakcji. Możemy wykonywać z nimi proste ćwiczenia z ziemi, czy też proste, podstawowe elementy treningu w ruchu. Na przykład lążowanie. Spróbujmy. Na pytanie, co możemy z koniem razem robić, chciałabym Wam zaproponować jeszcze jedną odpowiedź. Czasem nie musimy razem robić nic, żeby będąc obok siebie, móc wiele czerpać. Patrzenie na konia, który galopuje, udziela nam jego witalności bez konieczności zasiadania na grzbiecie. Poczucie oddechu końskiego na twarzy, dotknięcie jego brzucha, w którym miarowo się rusza, pozwala nam doświadczyć piękna istnienia. Nie musimy kontrolować, nie musimy nadzorować, nie musimy rozkazywać. Kontakt z koniem to z jednej strony nierzadko trening uważności, bo musimy się skupić na sobie i na nim, ale także możliwość doświadczenia wyższego rzędu empatii. Dla mnie koń jest takim sokratejskim nauczycielem. Przyszłam kiedyś do konia, pełna wyobrażeń, stereotypów o tym, jak ta nasza relacja ma wyglądać, ile mam osiągnąć dzięki temu kontaktowi, co mam dostać, zyskać. I nagle się okazało, że najpiękniejszy moment tej przygody rozpoczął się w momencie, w którym rozpoznałam, że wiem, że nic nie wiem, że muszę zacząć od zera. Właśnie nie z grzbietu końskiego, jak często sobie wyobrażamy, ale stojąc na tym samym gruncie, co koń. Wtedy mogłam się zacząć uczyć i jego, i siebie w tej relacji. Kochani, zachęcam Was do odkrywania nowych, niezgłębionych jeszcze obszarów relacji z koniem. To wspaniałe zwierzęta. Potrafią nam dać naprawdę dużo. Obdarzmy je taką miłością, na jaką zasługują. Czy w sprawach końskich bieg ma znaczenie? Oto Palunia. Żywy dowód na to, że nie. W marcu tego roku skończyła 31 lat. W przeliczeniu na nasze jest ponad stulatką. Jak widać, wcale nie straciła apetytu na życie.